Trener Janusz Kudyba, panie trenerze, witamy serdecznie w Legnicy po półtorarocznej przerwie. Chyba fajne uczucie wrócić na Orła Białego. Zgadza się. No, przeżyłem tutaj ponad 2 lata, może w innych warunkach, ale zawsze bardzo ciepło i miło wspominam te czasy, tym bardziej teraz, kiedy jakość zmieniła się w Legnicy. Tutaj na pewno firma pana Andrzeja wniosła nową jakość, tak wcześniej powiedział na konferencji, nie tylko w Legnicy, ale w polskiej piłce, i naprawdę z prawdziwą przyjemnością zabieram się do pracy, bo czeka mnie naprawdę ogrom pracy. Właśnie na tej oficjalnej prezentacji wspominał pan trenerze o tym, że akurat jest pan osobą kompetentną do tego, żeby porównywać tą mieć sprzed 2-3 lat, a tą dzisiaj aktualną. I co, te różnice chyba są kolosalne, jeżeli chodzi o jakość pracy i komfort zarówno dla trenerów, jak i zawodników. Oczywiście, no na pewno organizacyjne, finansowe warunki, no całym szacunkiem dla czasów, kiedy ja pracowałem. Oczywiście tamci ludzie pracowali w innych warunkach. To było spowodowane właśnie przede wszystkim finansami. Teraz bardzo dobre te stosunki tutaj, można powiedzieć, na płaszczyźnie firma DSA plus miasto, prezydent Krzakowski, który jest na pewno w jakiś sposób człowiekiem, który wiele miedzi pomaga. Myślę, że przy takich wspólnych działaniach mieć niedługo będzie w Ekstraklasie. Akademia będzie pracować tak produktywnie i efektywnie, że za chwileczkę wychowankowie Akademii będą grać w pierwszym zespole Miedzi. To dzisiejsze wydarzenie to jest, można tak traktować jako symbol tego, że tutaj Miedź idzie w ślady wielkich polskiej piłki, Legii Warszawa, Wisły Kraków, klubów, które tworzą swoje akademie piłkarskie? Tak, no myślę, że to jest kierunek. Na pewno pierwszy zespół Miedzi zrobił ogromny progres, można powiedzieć. Pan Andrzej dużą rolę i Martyna Pajączek, pani prezes, przywiązują do również rolę wielką do Akademii. No to jest kierunek. No, wiele lat kupowaliśmy zawodników nie najlepszej jakości z zagranicy. Myślę, że ten kryzys, który w Polsce wymusił na trenerach, na właścicielach, na prezesach ten kierunek, jest to właściwy kierunek i wspólnie tutaj z szefostwem na pewno będziemy go realizować. To jest tak, że jeżeli za 3-4 lata trzech-czterech aktualnych, dzisiejszych juniorów Miedzi wyjdzie w wyjściowej 11 pierwszoligowego czy też ekstraklasowego zespołu Miedzi, to usiądzie pan na trybunach i powie, to zrobiłem kawał dobrej roboty? Tak, no każdy ma swój obszar na pewno. Moją rolą będzie to właśnie, żeby jak najczęściej, zresztą jestem po pierwszych rozmowach z trenerem Bogusławem Baniakiem i już pewne fakty ustaliliśmy. Myślę, że być może i w tym sezonie niektórzy wychowankowie dostaną szansę, oczywiście w miarę możliwości, żeby mieć szansa na cały czas na ekstraklasę, co mocno wierzę, i trener Baniak to zrealizuje, to w mniejszym wymiarze, ale jeżeli nie, to będzie czas na to, żeby tych młodych zawodników prowadzać, motywować i w każdym kierunku popychać w tym kierunku, żeby mieć jakościowo wyglądała jak najlepiej. Dziękuję za rozmowę, trenerze, i powodzenia w nowej pracy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Witaj, trenerze.